Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam Was do pierwszego odcinka, w którym pokażę, w jaki sposób wykorzystywać dane on-chain, czyli dane zapisane na konkretnym blockchainie, na konkretnym protokole, aby w miarę dokładnie prognozować cenę danego tokenu, danej kryptowaluty. Także zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Na moim kanale postanowiłem rozpocząć tą serię z okazji liczby subskrybentów w wysokości 2500, także serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Tak jak wspomniałem we wstępie, jest to pierwszy odcinek, który mam nadzieję będzie dla Was niezwykle przydatny, niezwykle interesujący, zwłaszcza w przypadku określenia ceny danego projektu. Może zanim zacznę mówić bezpośrednio o analizie on-chain i czym tak naprawdę jest, wspomnę o dotychczasowych playlistach dostępnych na moim kanale dotyczących właśnie tematyki analizowania kryptowalut, projektów opartych o blockchain. Pierwszą listę, którą bardzo zachęcam do sprawdzenia i do obejrzenia, zwłaszcza przez osoby początkujące, jest to playlista mówiąca o narzędziach analizy fundamentalnej, w których pokazuję, w jaki sposób analizować projekt od tak zwanych fundamentów, czyli na co zwracać uwagę, na czym ten projekt stoi, za pomocą czego i za pomocą kogo, co, czyli jaki problem chcę rozwiązać, jak przedstawia się w social mediach, jak wygląda płynność tego projektu, na jakie wydarzenia warto zwracać uwagę, jaki jest typ tokenów, token economy oraz inne wskaźniki. Także jest to bardzo istotne dla osób nowych w świecie kryptowalut. Następna playlista jest to playlista związana z analizą projektową, czyli z terminem, który ja pozwoliłem sobie tutaj wprowadzić na polski YouTube, w której to opisuję narzędzia typowo takie, powiedzmy, informatyczne, narzędzia typowe dla osób ze środowiska IT, które również są niezwykle pomocne w ocenie tego, co dzieje się w danym projekcie oraz weryfikowaniu postępów prac zespołu. I to wszystko razem skumulowane gromadzę w postaci filmów analizy projektów dostępnej również na dedykowanej playliście. Idąc tymi właśnie ścieżkami, tymi analizami, przedstawiam projekty, których jest już na ten moment prawie 100. Teraz wracając do analizy on-chain, jest to w porównaniu do wymienionych przeze mnie i przedstawionych na kanale poprzednich typów analiz i obok analizy technicznej, która w głównej mierze bazuje na wolumenie i na prognozie ceny na podstawie danych historycznych. Tutaj w przypadku analizy on-chain mamy również dostęp do tego typu metody w postaci projektów kryptowalutowych z tego względu, że ich blockchainy są publiczne. Na blockchainie wszystko jest zapisane. Wszystkie transakcje, wszystkie wysokości transakcji, wszystkie adresy tam są zapisane. Dzięki temu w porównaniu do tradycyjnych rynków giełdowych czy rynku Forex, tutaj mamy możliwość również skorzystania z tych danych i oczywiście budując na podstawie takich danych naszą wiedzę, stosując odpowiednie modele prognostyczne, jesteśmy w stanie również w jakimś stopniu mniej lub bardziej dokładnym ocenić to, w którą stronę projekt, a raczej tutaj już jego cena będzie zmierzać, oczywiście na bazie tego, co działo się wcześniej. Także tutaj również korzystamy z takiej zalety, jak w przypadku analizy projektowej korzystaliśmy z GitHuba, czyli korzystaliśmy z otwartego kodu źródłowego, czyli tego, z czego ten projekt jest tworzony, jak jest pisany. Tutaj korzystamy już z tego, co dzieje się na blockchainie, z tego, jak tam są zapisywane transakcje,
w jaki sposób te środki pomiędzy adresami są przemieszczane i co dzięki temu można wywnioskować. Tutaj w tej serii będę korzystał z kilku dostępnych płatnych narzędzi w internecie. Pierwszym z nich jest serwis Into the Block. Przedstawię Wam tutaj w tym wstępnym odcinku te narzędzia, z których już od jakiegoś czasu również korzystam i muszę przyznać, że ich dane, ich generowane informacje są również niezwykle ciekawe i na pewno warto się z nimi zapoznać i warto brać je pod uwagę podczas wykonywania jakichkolwiek ruchów na giełdach. Serwis Into the Block oferuje bardzo szeroką gamę różnych tutaj właśnie modeli. Najważniejsze z nich, które tutaj jedynie pokrótce omówię, to wskaźnik In and Out of the Money, który pozwala nam sprawdzić to, jak w danym okresie, ile adresów jest in money, czyli in money oznacza to tyle, że cena obecna, cena w momencie sprawdzania, za którą na danym adresie znajdują się środki, jest większa od ceny, w której te środki zostały na ten adres zakupione, od tak naprawdę średniej ceny. Czyli to powoduje, iż możemy stwierdzić, że w każdym momencie, w chwili właśnie sprawdzenia, ten adres może się, jak to się popularnie mówi, skeszować. Dzięki temu jego właściciel będzie na plusie. I to właśnie mówi nam wskaźnik in the money. Jego lustrzanym odbiciem przeciwną stroną jest wskaźnik out the money, z który sygnalizuje nam to, jaka część adresów jest jeszcze na stracie oraz jaki próg te adresy muszą osiągnąć, aby ta strata została zredukowana, a nawet mogła zostać przekształcona w zysk. Także również bardzo według mnie istotny wskaźnik pozwalający prognozować i oceniać, w którą stronę rynek na tej danej parze powinien się przemieszczać oraz gdzie istnieją jakieś opory, choćby tutaj znane nam z analizy technicznej. Również niezwykle przydatnym tutaj wskaźnikiem jest break-even price, który informuje właśnie o wartości tej ceny, powyżej której szereg adresów będzie już zyskownych. Bardzo dodatkowym, kolejnym już wskaźnikiem, który tutaj będę przedstawiał i pokazywał, w jaki sposób można go wykorzystywać, są właśnie ruchy dużych graczy, ruchy na dużych adresach z dużą ilością środków, u nas zwanych tak zwanych grubasów, czy też z angielskiego whales, czyli wielorybów. Są to adresy, które posiadają więcej niż 1% aktualnie znajdującego się market capu danego tokenu. Taka właśnie definicja tych właśnie whalesów została tutaj ukuta na potrzeby serwisu Into the Block. Dodatkowo serwis ten oferuje bardzo dużo innych ciekawych wskaźników. Z częścią z nich ja już dosyć dobrze się zapoznałem i staram się również je brać pod uwagę w przypadku wykonywania przeze mnie ruchów. Część jest oczywiście nadal do sprawdzenia, do zweryfikowania. Dodatkową informacją jest to, że te wskaźniki tutaj w serwisie cały czas dochodzą. Jeszcze dosyć istotną kwestią jest to, że dzięki danym przedstawionym na tym portalu mamy możliwość sprawdzenia, jak bardzo projekt jest scentralizowany, jak bardzo projekt jest skupiony na małej liczbie adresów, czyli tych wielorybów. To również pozwala ocenić to, jak ten projekt może w przyszłości się zachowywać. I oczywiście, jeszcze wracając do wskaźników in and out of the money, możemy sprawdzić, który projekt do tej pory okazał się najbardziej zyskowny dla osób kupujących tokeny czy też kryptowaluty tego projektu. Również w tych analizach będę Wam pokazywał zastosowanie kolejnego serwisu, który również występuje w płatnej wersji. Jest to serwis Glassnode. Mam nadzieję, że części widzów jest znany. Tutaj również będziemy omawiać i próbować wykorzystać wskaźniki takie jak choćby
Network Value of Two Transactions. Jest to wskaźnik wypracowany na bazie doświadczeń znanego z Twittera użytkownika oraz tradera kryptowalutami Williego Wu, który odzwierciedla stosunek obecnie znajdującej się w obiegu ilości tokenów do wartości tych transferów na danym łańcuchu. Także również myślę, że niezwykle istotny wskaźnik, moim zdaniem pokazujący właśnie realną wartość, realne zastosowanie danego tokenu. Także to wszystko, jeśli chodzi o ten wstęp. Seria tych odcinków będzie się pojawiała w miarę regularnie na moim kanale. Jak zresztą wiecie, po oglądaniu poprzednich serii. Dodatkowo chciałbym, i na tym mi bardzo zależy, aby była ona również prowadzona na bazie tego, czego Wy oczekujecie, czyli jakie projekty chcecie, abym tymi tutaj wskaźnikami przeanalizował, podobnie jak to do tej pory robiłem i nadal będę robił, chociaż w mniejszej ilości, analizy projektów na podstawie GitHuba. Także zapraszam do zadawania, do zgłaszania tak naprawdę swoich propozycji projektów do przeanalizowania, używając tej metody, w komentarzu oraz informacji, co myślicie o tego typu treściach. Także zachęcam do komentowania. Przypomnę jeszcze raz, dajcie znać, co myślicie o tego typu analizie, czy ją stosowaliście oraz jakie projekty warto byłoby tutaj zastosować. Oczywiście oprócz projektów, którymi ja jestem najmocniej zainteresowany, wybiorę kilka zgłoszonych przez Was i będziemy sobie je śledzić oraz próbować prognozować na podstawie tych danych, tych wskaźników, jak może zachowywać się cena. Także na tę chwilę to wszystko. Dziękuję Wam. Cześć.